A dziś wybrałem się na łowisko Złota Orfa w miejscowości Żebrak. Łowisko nie jest duże, ale mam nadzieję, że coś fajnego tutaj pływa. Rozstawiam graty i zaczynamy zabawę. A dzisiaj będę łowił tylko na pelet Osmo, dlatego że zapomniałem reszty. Mam nadzieję, że to coś da. Zrobi robotę. Także mieszam pelet. Namaczamy. No i wędki do wody, tak? Mam nadzieję, że zobaczymy się standardowo przy jakiejś rybie. Jest pierwsza ryba na koncie. Mini karpik. Thank you.
jebać to. Biorę przynęty i szukam o koniu. Tyle kolorów i tyle rozmiarów, że może od tego rozboleć głowa. Chcę o konia niczym słonia. Chyba są próby pasa. Wielkiego złego gnoja, którego mało w obecnych czasach. Jak mam ochotę, biorę na kolację parę mało sztuk. Ale gdy patrzę na populację, sandacza nie wyznaję ich chuj. Tutaj chodzi tylko o naturę, która kiedyś się odbuduje. Jeśli każdy co uszanuje. No to trzecia ryba na koncie i jedno spięcie. Trzy karpie. No i znowu trafiłem na pogodę, że się rozpadało. Rozpadało się na maksa. A była taka ładna pogoda. Grunt, że jakaś rybka się trafiła. Mam nadzieję, że jeszcze coś wpadnie, wiadomo. Ale już pomału szykuję się do zbierania. Ale się rozpadało. A rano była taka piękna pogoda. Ostatnio trafiłem na deszcz. Tyle, że wtedy to od samego rana lało. A teraz od samego rana był upał. I nagle zaczęło lać. A ja już kończę łowienie na łowisku Złota Orfa. Udało mi się wyjąć 3 ryby, 3 karpiki. 2 mi się spięły przy samisieńkim brzegu, bo to takie maluszki. Słabo się wpinały. Ryb jest sporo, bo widać ryba chodzi i to ostro. Nie jest łatwo ją wyjąć, no pogoda też była mocno zmienna, no bo przyjechałem, no to było widać słoneczko, wszystko. Teraz posiedziałem, zaczęło lać, teraz pakuję graty, to już tylko mży. Także wykorzystuję to okienko pogodowe, pakuję graty i spadam. Było fajnie. 4-5 godzinek, także wystarczy. Ja się zbieram. I standardowo widzimy się na kolejnym łowisku.